Idziemy właśnie do opuszczonego gospodarstwa na południu Polski. Jesteśmy już troszkę zmęczeni. Oli chce się pić. Nie, jeszcze nie, ale pewnie za chwilę zacznie. Tu jest las. Będziemy wracać, wstąpimy na stację, kupię sobie kole. Dobra, zbiera się na burzę. Mam nadzieję, że będzie można wejść tam do tego domu i że jak nas złapie burza, to nie będzie tak trudno. Idziemy od strony lasu do tego tajemniczego gospodarstwa. No i widzisz, tak to wygląda. No ale, no tak to jest po prostu, tutaj są, wiesz co, tu są wodopoje tak naprawdę dla zwierząt. No wszystko fajnie i o tym uprzeja, ale ty mi miał to powiedzieć wcześniej. No ja ci mówiłem, że ten się nie chodzi do tego. Ale nie mówiłeś o wąwozach. Dobra, może gdzieś tu znajdziemy przejście jakieś. To idź szukać przejścia, a ja zrobię zdjęcie wąwozu. Dobra, musimy jakoś znaleźć przejście na drugą stronę. No bo jest to dość dziwna sytuacja. Mam wrażenie, że chyba nie znajdziemy tu żadnego takiego przejścia i będziemy musieli się... Chociaż tam jest coś takiego. Tam chyba można przejść, tak. Tam można przejść. O! Tutaj można przejść. Raz mi cały czas z folim chodzi po głowie. Niestety. Już widzimy zarys budowli tego gospodarstwa. Jakiś może elegancki film. No, fajny, co? No. Widzisz? Naokoło jest mur tego gospodarstwa. Tutaj jest płot odsłonięty. Więc sobie zrobimy, tu zostawimy kij i spróbuję tutaj wejść. Uważaj. O kurde, ale fajnie. Nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Tu jest piękne oczko wodne. Wow. Coś przepięknego. Wow. Ja nie wiedziałem, że coś takiego tu jest, słuchajcie. Słuchaj, to był taki regularny chyba staw. Czyli oni mieli tu staw. Ależ to musiało być pieniądze. Ale jak? Jak to możliwe? I teraz pytanie, jak przejść tam na ten... do tego gospodarstwa, które jest tam za tymi drzewami. Będziemy musieli iść albo tędy. Albo tędy. Dlatego tutaj na płocie są trupie czaszki. Bo co? Chodzi o to, żeby tu nie wchodzić, że tutaj kiedyś było więcej wody i to był taki, wiesz, może, żeby w lesie, żeby ten gasić, wiesz, taki staw. Nie trupie czaszka. Ale tam była taka namalowana, wiesz? Nie, widziałam. Wydaje mi się, że trupia czaszka to bardziej jak coś jest toksyczne. No. Ale tu fajnie. No ja nie wiedziałem, że to jest takie miejsce, powiem ci naprawdę. Jestem mega zaskoczony. Ale to wygląda. Zobaczcie. Z tej strony jeszcze piękniej. Jeszcze płota. Dobra.
Słuchajcie, dziwna sprawa, ale zauważyliśmy tutaj na tym płocie poczaskane szkło i wmurowane, wbetonowane szkło w ten płot betonowy. Czy jak ktoś chciał przejść przez ten płot, tak jak myśmy zrobili to z tamtej strony, to mógł narazić się na pocięcie przez te szkło, które tutaj jest. Zrobię wam przebicie. Niesamowite to jest. Zaraz zobaczycie to bliżej, z bliska. Niesamowite. Ola, przyszło mi do głowy, że musimy tutaj w szczególności uważać, ponieważ mogą być pułapki. Jakiś zapadnie, coś takiego, jakieś dziury. Chyba ponosi się fantazja. Bo ja pierwszy raz takie coś widzę. Naprawdę, to jest pierwszy raz takie coś widzę. Ale to jest stare, a tutaj mieszkał jakiś bogaty człowiek. Miał swoje jeziorko z podestem. Wow. Dobra. No dobra, teraz idziemy. To się zaczyna robić głowy. No, idziemy. Zaczyna burza. Tutaj. Zobacz, cały czas tutaj jest zbiornik. Tak, cały czas. Idziemy dalej. Musimy uważać w szczególności. Zobaczcie. Tutaj jest już to gospodarstwo. Zobacz. Tak? Tutaj? No. Musiało być coś okrągłego. Wyobrażasz sobie to? Czyli? Może jakiś gazon? No kolumna. Fragment. Kolumna. Kolumny. Może były kolumny. To cały czas jest, to jest cały czas. Tutaj musiał być drewniany podest do tego. Tam, aha, do tego miejsca. I oni po prostu w tej wodzie... Prywatny skar, staw. Staw. Może i nawet, aha, ryby czy coś. No może tutaj tak są było. Schodki, widzisz? Można zejść do niego. Tędy. Racja. Są porobione. I tutaj były kolumny. Ale faktycznie to są kolumny. Tak. I mówię ci, może tutaj było jakieś zadaszenie, ale to musiało wyglądać. Ale powiem ci, naprawdę nie spodziewałem się, że coś takiego w ogóle tutaj jest. W ogóle. Wyglądać. To tutaj? Dziwne to jest troszkę, powiem ci. Podstanowi, tak jakby ktoś go zbudował. No. A patrzcie tu. Tu jest drut kolczasty, który spadł z góry. Czyli oprócz tych szkieł jeszcze tu był drut kolczasty. Tu. Raczej dla zwierząt takie pomieszczenia, albo też jakieś ogrodnicze. Wow. Słuchajcie, jakieś kości tu są, zwierzęcia na ziemi. Dobra, idziemy dalej. Jakieś słupy. Tu już jest ten dom. Pierwsza zabudowa tych ruin. Trochę zniszczone. Zawaliło się, ale może będę mógł tam jakoś podejść. Dziwna, charakterystyczna cegła, czy jakiś betonowy projekt. Nie chciałbym tu gdzieś wpaść. Nie wiem, czy tu przypadkiem nie ma jakiejś piwnicy, ale widać jeszcze ramę okna. I tutaj do budówki, a tam wszystko się zawaliło. Jakoś muszę tędy przejść. Tak. Tutaj widać piec. Może od tej strony jakoś przejdę. Zobaczę tutaj, wejdę po tych cegłach i to, co się tu zawaliło. Tam jest okno. Tutaj kabel prądowy.
tutaj stóp. Taki dziwny zapach tu jest. Jakby troszkę ubikacji. O, te cegły. To wszystko wisi na ostatnim wózku. Tak naprawdę. Więc może być to o tyle niebezpieczne, że cała konstrukcja tego domu, tego gospodarstwa może być taka właśnie jak to. Więc podejdę tutaj. Zobaczę sobie. Oj. A. Tu jest na pewno piec. Tak, tu był piec. I tu mamy komin. A oczywiście zburzony. Jakieś okna. Przejdźmy sobie tutaj. Tutaj też okna. O. I tam mamy drzwi. I widać środek. A tu fragment farby, jaka była w tym domu. I tu znowu okiennica. Przejdę sobie tutaj. Mając na uwadze... O, a tu są takie kafelki. Pewnie kuchenne. No tak. Tutaj całkiem możliwe, że była kuchnia. Mamy piec, komin. No i tutaj kafelki kuchenne. O. Wszystko zalesione. I bardzo, bardzo niebezpieczne. Tu zamurowane wejście do tego pomieszczenia. Drzewa wokół tego opuszczonego gospodarstwa wchodzą po prostu do środka. Zaczyna padać deszcz. Zaczyna lać wręcz. Słyszycie? Się rozpadało, co? Dzida w szyję. On, słuchaj. Tak? Gdzie już byłeś? Powiedz. Tutaj byłem tylko. Czekałem na ciebie tak naprawdę, wiesz? Musimy teraz przejść w tamtym kierunku. Jest już takie fosy, wiesz? Chyba. No. Uważaj na cegły, bo one są dosyć bardzo niebezpieczne. No. Się sypią. Przejdziemy tędy. Trzeba uważać, zobacz, jak to jest głębokie. To naprawdę jest głębokie. Fosa wokół tego domu. Idziemy tędy. Tutaj od ulicy ktoś może nas widzieć. A jednocześnie zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Dach praktycznie się zawalił, ale leje. Słuchajcie. Ale leje. Chodźmy tędy. Tutaj zamurowane już miejsca. Wow! Zobaczcie, jakie drzewo. Patrzcie to. Ale drzewo. Yeah. Zobaczcie, jakie piękne. Coś pięknego. Wow. To jest niesamowite. Normalnie bonsai. Ale dlaczego? Dlaczego coś tak zrobiło? Wow. Coś przepięknego. Zobaczcie. Jaka plątanina gałęzi. Właściwie jednej gałęzi. Ono rośnie po prostu. Tam góry między tymi dwoma gałęziami, które są tak okręcone, w środku jakiś ptak zbudował sobie gniazdo. Niesamowite. Niesamowite drzewo. Coś pięknego, naprawdę. Zobaczcie to. Wow.
co tam jest? Studzienka. Studzienka? No, albo jakaś piwniczka była, ale raczej studzienka. Może szambo, słuchaj. Wiesz co, no może, tylko tam na dole są perfumy. Tam są różne rzeczy, powiem ci. Ale nie sugeruj mi, żebym szła powąchać. Nie, nie, nie. Tylko, że tam w środku są jakieś talerze nawet. Ale to stąd są rzeczy, bo to są bardzo stare rzeczy. Wiesz? No. Wiesz co? Spróbuję tam włożyć. Zmienię po prostu patyk i włożę tam oświetlając, wiesz? Dobra, słuchajcie. Włożymy tam teraz kamerkę. Może się podświetli to, bo też mam panel założony. I zobaczmy. Mam nadzieję, że mi to tam nie spadnie. A wygląda to tak. Jakieś stare puszki. Owady. Tam dalej pewnie to nie sięga, ale są jakieś kieliszki. Stare fragmenty talerzy. No i cegły. Taka po prostu piwniczka. Ale ona jest wąska, bo tu widzę jest koniec już tej piwniczki. Jakieś konserwy. Perfumy. Małe to jest, małe. Dobra. O. Można wyłączyć. Nie wiem, gdzie jest Ola. Zapomnimy sobie już to z tą lampą, żeby już nie zamykać, nie otwierać. I pójdziemy dalej. Tu po tych cegłach. Zobaczyłbym sobie jeszcze tutaj te artefakty, które leżą tutaj. Tu jakieś leki są. Przypuszczam, że z tego domu. Tu tornister stary. I tutaj tornister inny, ale myślę, że to są tornistry, które i plecaki, które ten bezdomny, który tu mieszkał, to są jego rzeczy. Tu znów czuję zapach urbexu, więc myślę, że to jest to. To jakiś fragment lampy. Tam jeszcze okno. Tak to wygląda. I pójdę tędy. Zobaczymy. O, tutaj deska taka wisi. I to wszystko tam spada stamtąd. Trzeba bardzo uważać. Ale najlepsze jest to, że już przestał padać deszcz. O, tu jakieś małe drzwi. Boję się, że gdzieś zahaczę. Tutaj chyba nie ma sensu się przedostawać. Ola stoi tam. Widać ją. I powiedz mi, da się tam przejść? No, tutaj by się trzeba przycisnąć, tylko że muszę przejść z tamtej strony, żeby zobaczyć, czy to warto jest. No, dachu nie ma, więc przypuszczam, że będzie to samo, co tutaj. No, ale zajrzę tam przynajmniej po prostu się wychylę, wiesz? Znaczy, za bardzo nie wiem, gdzie chcesz się wychylić. Tutaj, do tego otworu. Aha, okej, okay, rozumiem. To ja w sumie też mogę kamerkę tam włożyć, no. To przyjdę za chwilę do siebie. Słuchajcie, obeszliśmy dookoła wszystko i wychodzi na to, że to jest jedyne wejście. Nigdzie dookoła inaczej się nie da. Popatrzcie, tutaj widać to z tej strony. Tam jakiś pokarm. Nie, to są jakieś odżywki. Przejdę tędy. W każdym razie to gospodarstwo należało do gospodarza, który posiadał cegielnię. Tutaj nieopodal są stawy i właśnie tam
Tu w tej cegielni były robione cegły, jak się domyślacie. Trzeba bardzo uważać, Ola, bo to wisi na włosku. To teraz stoisz pod tym. No. Stoję w progu, spokojnie. No. Dobre. Mówisz, że tam, tak? Chciałaś wejść, no. Zobaczyć? Jest, nawet zgnite są te. O, to się nazywa. Krokwie. Tak, ja już patrzyłam, to są śliskie do tego. Aha, a tu na przykład ta krokwia po prostu wisi. Krokiew. Krokiew wisi na włosku. Nie, tutaj nic nie ma, ale zapach urbexu jest wszechobecny, jak powiem ci. Wow, zobaczcie, tam widać jeszcze wałek, jaki był w tym domu. Robisz, nie mówisz, że nic nie ma, jest wałek. Jest, no. Boję się, że mi to spadnie, wiesz, ale... Ja się też boję, no ale nie ryzykuję, ten nie pierwszą pomoc. No, w sumie tak. My mamy szampana dzisiaj, żeśmy zaryzykowali. No trochę to, nie ten. No rzeczywiście tutaj, trochę słabo. Słabo, ale mogę tu włożyć taką przykład i zobaczyć. Tak. Co tam jest? Możesz się rozejrzeć jak najbardziej. Tam nie ma jakichś specjalnych artefaktów chyba. Bo tu w ogóle. Nie wiadomo, czy po tej stronie, no ale jak tu przejść? A tu no, podłoga jest. Widzisz? Podłoga jest. Podłoga z góry, pomalowana na czerwono zresztą. To pasuje, bo tak ludzie malowali kiedyś. Tam widać przejście na górze do innych pokojów tego gospodarstwa. A tutaj w ogóle jest ten, łuk taki. Ktoś miał łuk. No bo to jest stare takie, właściwie niemieckie gospodarstwo. Tak to wygląda. Tu te drzwi są, to są jakieś drzwi chyba. Nie wiem, tam się wydaje. I tu drzwi są takie niebieskie, widzisz? No. Jeszcze mnie strasznie kusi tam zajrzeć. O. Wiesz, co chodzi? Tak, tam też są takie kafelki. Jest. O. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Wygląda to niesamowicie. Dobra, chyba się nie uda więcej. Tam są takie kafle, kurczę. Kafle? No, musiała to być może jakaś łazienka czy coś. Tam, wiesz? O, widzisz? No. A, widzę. Tak, widzę, no. No. Widać kątem oka. Podobnie są tutaj. Tak, jak te. Może to wszystko była jakaś kuchnia. Ta część kuchni na przykład mogła być kuchnią. Może jakaś łazienka albo... Albo co? Łazienka, no. Chociaż już nie robywa. Tam były w ogóle jakieś próby... jakieś takie prowizorki, że woda gdzieś skapie skądś. A tu widzisz, wisi taka szmata. Gdzie? Tam. Widzisz? W progu. Ale ja nie wiem, czy to nie było wtedy, kiedy tu mieszkał bezdomny. Lata temu. No. Wiesz? Tak. Tak samo pewne elementy mogły być po prostu zrobione tak pod niego bardziej. Naprawdę. Wiesz? Mhm. Dobra, to co? Idziemy. O, co? Sojka. Gdzie? Tam była, wiesz? Była? Tam? A już poleciała. Aha. My też mamy takie dwie sujki. Na podwórku mają gniazdo i przedrzeźniają nas. Strasznie, naśladują koty. Obserwują. Naśladują nasze koty. Ale Kasia nas bała. Nasze się nas boją zdecydowanie tak, mniej. Oczywiście. A patrz tutaj, to jest oryginalne. To jest jeszcze, zachowało się. Widziałam. Niesamowite to jest, powiem ci. Niesamowite. Dobra. O, śliskie są to, śliskie. Mówiłam. Aha, ale ja tak mam jeszcze... Jeszcze muszę zobaczyć tutaj. Coś mnie intryguje. Wiesz? O kur... O Jezu, przepraszam. Ups. Zobaczcie tu. Tu czaszka jakiegoś zwierzęcia. To już jest szkielet. Ale takie zwierzę tutaj jest. Powiem ci, ta część musiała być dla zwierząt. No, są takie boksy, tak. No i tutaj było wejście, ta pierwsza kuchnia, to była kuchnia, tu z tym kominem, no. Taka dla zwierząt, żeby gotować. No. A tam, gdzie tam wkładaliśmy kamerę, to była ta kuchnia główna, z takim wielkim łukiem, już dla domowników. Wie, tak, tak to musiało. Mhm. Tak to musiało wyglądać. Zobacz, jakie to też drzewo fajne, widzisz? Popatrz, jak wygięte. No powiem ci, że to jest niesamowite.
Te drzewa tu przybierają... Te korzenie i ten... No. Po prostu musiało być posadzone, bo widać, że było dbane, tu było przycięte. Tylko, że mi to nie pasuje, powiem ci. Tak mi to wygląda, jakby, chociaż to jest w połowie tego. Bo jest przycięte, ja wiem, ale być może, bo tutaj są przycięcia, nie? Ale być może ktoś tutaj jeszcze jakby doglądał tego gospodarstwa i próbował coś tutaj zmienić, wiesz? No tak, ale ci właścicieli, tego właściciela nie ma w Polsce, prawda? Znaczy, tak naprawdę właściciel to jest chyba, a jeśli dobrze pamiętam, albo córka, albo syn, ale to są naprawdę już sędziwi ludzie i mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co gdzieś tam wyczytałem, bo dużo informacji jak zwykle zdobywa się od mieszkańców okolicznych z internetu, tak? Przejdziemy dookoła i będziemy pomału wychodzić. No dobra, dobra, dobra. To wychodzimy może tędy. O, myślę, że tak. Okej. Przez drzwi. No drzwi i tam brama jest z tamtej strony bardziej, wiesz? Aha. No, ale możemy tędy iść też. Nic nie stoi na przeszkodzie. Wiesz, gniazdko było. Gniazdko, no. Takie stare, nie? Zobacz, jak to jest zrobione. Zobacz, że przepraszam, że ci tak wkładam, ale niebieskie, bo niebieskie ściany były. Patrz, widzisz? Niebieskie ściany. Nie, to jest akurat element tego muru i po prostu to jest wsadzone, to są dla zwierząt, więc to jest takie, wiesz, trochę kamienia, trochę cegły, takie, no. A tu po prostu, żeby też na to nie leciał, dlatego to jest w takiej zabudowie, wiesz, to gniazdko. Takie zewnętrzne bardziej. I ja bym ci tak cały czas coś pokazywała, tak, i tak przed tym aparatem. Przepraszam. To fakt. Tutaj też była jakaś część, a może to była domowa właśnie? Nie, nie. Nie? No bo dom jest tutaj. Aha, to co tutaj mogło być? Tam było główne wejście. Tutaj też jakiś raczej, może garaż jakiś, wiesz, na jakiś mały traktor czy coś takiego. Trzeba pamiętać, że tutaj nie było tych drzew, że to tak nie było. No, tak. Zresztą parę lat temu, jak tutaj przychodziłem, to powiem ci, że tutaj było płasko, nie było ani jednego drzewa. Normalnie szedłem jakby taką drogą, wiesz? No. Tak to było. No czekaj chwilę. No, dobra. Widzicie, ten dom tam jest wysoki. Nie. Jeden z wyższych domów. Tu obok jest dom sąsiadów, tam widzę teraz, ale myślę, że nie widać nas tutaj, a poza tym za bardzo już tutaj nie ma czego pilnować, bo tak to niestety wygląda. Nawet do środka niejako nie da się wejść poniekąd. O! Tu jeszcze zauważyłem teraz, że tu jest łóżko w ogóle. Stare łóżko. Gdzie sprężyny starego łóżka? O! I tu jest piwnica. Myślę, że była piwnica. Bo te zawalenia też są podzabezpieczane, wiesz? Może. Więc była piwnica na, no, 90%. Tak myślę. A idziemy po wyjściu. Dobra. Widzisz, tutaj jest zabezpieczone coś. Tak by można było wejść pod dom. Widzisz? To, że był podpiwniczony. No, tak wygląda. Dlatego naokoło jest ta fosa, wiesz? Bo był tak, to było takie odwodnienie, można powiedzieć. Też tak myślałam, że była kratka po prostu i takie po prostu, na przykład z rynny czy coś. No mogło tak być właśnie. I tutaj szła ta woda. Aha, cały czas ta woda gdzieś tam cały czas jest, nie? I może potem ona szła do jeziorka. Może być. Może być tak. No. Tego typu odwodnienie, oczywiście. O. Ale to drzewo jest niesamowite. Wiesz, dlaczego ono takie jest? No, dlaczego? No bo to widać. To musiało kiedyś być piękne, ozdobne drzewo. Aha. Jakiś bonsai. I ono jest szczepione na pniu. Zobacz, nawet widać miejsce szczepienia, że masz pień, prosty i jest po prostu zaszczepione jakieś inne drzewo. No, tak to wygląda, racja masz. Zobaczcie tam. Tam jest nawet na ścianie jeszcze pomalowane bardzo bogato. Jeszcze farba jest. I tutaj takie okręgi jakby takie z jakimiś scenkami. No nie wiem, ciężko to nazwać. Jakieś kwiatki. Tak samo tam jeszcze widać takie coś. Naprawdę robi to wrażenie niesamowite. Tutaj
Zobaczcie, ale to wygląda. To musiało być przepiękne, przepiękne gospodarstwo. Naprawdę. Czy dam radę jeszcze tutaj włożyć kamerkę? Dam radę? Może tak, może mi się uda. Tak, uda mi się. O, zobaczcie, jak tam wygląda. I na wejściu było takie szczepione, egzotyczne drzewko. No, możecie. I ono po prostu się tak rozrosło. I tutaj było główne wejście. Po prostu, bo tu jest furtka, tu jest brama, tu jest furtka. I tędy się wchodziło i tam, gdzie teraz jest zabite wszystko dechami. Ja tam jeszcze włożę kamerkę, bo widzę, że jest szansa włożenia kamerki, żeby wam pokazać to. Tędy się wchodziło i tutaj... Zrobimy tak, w ten sposób odpalimy ciach i włożymy tam kamerkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Bez wchodzenia do środka. O, a tutaj jeszcze, jak zaobserwujecie, jest bardzo dobrego drewna zrobione tutaj to wejście. I u góry było takie na pół otwarte, że można było sobie tam odpoczywać po prostu. Tak to wygląda. Przynajmniej tam ładne jakieś drzwi są. Szkoda, że nie mogę tam do góry wam tego włożyć i pokazać. Chyba się nie da. Chyba nie widać niestety tego. No ale tak to wygląda przynajmniej. Słuchajcie, a tutaj jest część tego drzewa, które odpadło. To jest fragment tego drzewa. Zobacz. Widziałam. Bo ona jest już sztuka, nie? Tak. Dlatego to odpada tutaj po prostu. Niesamowite. To co, będziemy szli? Ale nawet ten płot jest czymś naprawdę niesamowitym, powiem ci. Zobaczcie jeszcze ostatnie spojrzenie na to piękne gospodarstwo, na to drzewo. Byliśmy tu już wiele razy, a wcześniej oglądaliśmy to miejsce na filmie Popola.
Tak naprawdę od tego miejsca się zaczęła nasza przygoda z Urweksem. Tak. To jest pierwszy film Pepola, jaki widzieliśmy w życiu. Tak. No. I wtedy pomyśleliśmy, to jest super. To jest A naprawdę jednocześnie super. Nie chcieliśmy tu przyjść, chociaż mamy to pod domem. No można powiedzieć, że pod domem, dokładnie. Ale nie chcieliśmy, bo jakoś to tak, no nie wiem. Wiesz co, nie byliśmy gotowi na to po prostu jeszcze, wiesz? Znaczy, czasami po prostu człowiek jest niegotowy. Emocjonalnie, bo nie mówię, tak. Żeby tutaj, żebyśmy nie podołali tak. Mówieniu o tym. Dokładnie. Słuchajcie, to może właśnie w tym miejscu pożegnamy się z wami, bo jest to piękne miejsce i właśnie w tym miejscu można się pożegnać, jak tu skarbie. Ale to tak, żeby... Co? Jest dobrze przecież. Zobacz, jak ładnie wygląda. Spociłam się i mam odrosty i chciałabym, żeby ja to nie mam było widać. Ja też mam odrosty. No. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego razu. Bye. Myślę, że wam się podobała nasza dzisiejsza eksploracja. Do zaś. Idziemy. No, ogromny. Idziemy w stronę tego osetu właśnie. Oseta czy osetu. Powiem wam jedno, że kiedyś tutaj była cegielnia. Właśnie ta cegielnia, o której mówiłem przed chwilą na filmie. I zarządzał ją właściciel tamtego gospodarstwa. I zaraz sobie tu zajrzymy. Mój wujek tutaj przychodził łowić. No parę razy żeśmy tu byli. Ła, kaczuszka, jak zalądowała. I tutaj były takie właśnie stawy. Tak to wszystko tu wygląda. Kaczuszki. Dużo też śmieci. Zawsze tak tutaj było. Zobacz, z takiej cegielni tak mało zostało już, jeśli chodzi o to jezioro. No tak, no stąd była wyciągana ta glina właśnie. Dlatego powstawały te stawy. Tam jeszcze jeden jest staw. I jeszcze jeden też był gdzieś tam dalej, ale on jest zasypany, z tego co mi wiadomo. Na cegielnie często przychodzili się kąpać. W moich czasach młodzież się przychodziła kąpać. Ale jak przypuszczacie, też dla niektórych to się źle kończyło. Przynajmniej ja pamiętam jeden taki przypadek. Raki właśnie. Raki żeśmy tutaj łowili z wujkiem. Jak w którym miejscu schodziliście? Raczej to było w tamtym stawie, w tym drugim. Ale to było coś podobnego, tak, że się schodziło w dół i raki się łowiło tak jak jest ta kaczka, to tam na przykład, w tamtych rejonach. Tak to wyglądało, wiesz? No.